Julian Tuvim is a remarkable poet. He's probably the most important Polish poet between World War I and World War II. He was a Jew and a Pole. He wasn't very committed to his Jewishness. He was tremendously committed to his Polishness. He believed in the Polish literary and cultural tradition and contributed a tremendous amount to it. He was one of the founding members of a group called Skamander. He was one of the key Skamanderites. This group was vital and completely committed to the present. They believed in a kind of vital Bergsonian commitment to life. They were also traditionalist poetically. They believed in the sanctity of a good rhyme, in the importance, almost the divine quality of rhythm, the nature of poetic form. This makes their work extremely difficult to translate. Tuvim was very well known in Poland, still is really, as a poet of children's verse. He's just got a kind of genius for rhyming and for nonsense words and for playfulness and the sort of wild, sinister quality that you sometimes get in children's verse and fairy tales. He's somewhat, poetically or formally, he's somewhat akin to someone like Richard Wilbur or Anthony Hecht in our tradition. He's almost impossible to translate, although his most popular children's book, Locomotive, was wonderfully translated and first published in the UK in 1940. The translators, Guttridge and Peace, worked closely with Tuvim himself. He actually contributed to the English rhymes, which is really quite remarkable. A few years ago, Locomotive was republished in the USA in the same translation. Locomotive is somewhat similar to our children's book, The Little Engine That Could. It has the same charm, energy. Although old locomotives are hard to find today, these stories continue to appeal to young readers. Here's the engine, black, stupendous, dripping with oil, its heat tremendous, eager it waits and its body glows, while the bursts of steam that it pants and blows seems proud, impatient. It gobbles up coal with a ravenous roar, though it seems too gorged to burn any more. But soon we are ready, the coaches are fixed, and also some trucks for goods. Americans will be interested in the fact that Tuvim went into exile because of the Nazis. He went to Rio de Janeiro and then came to New York. He lived on 72nd Street. He read and understood English, but he was not very committed to being in America. As he said, he lived on a suitcase. He wrote a book called Polish Flowers while he was here, which is one of his most important books. In 1929, he wrote the poem that you'll see in the video called To the Common Man, which was set to music. It feels like a contemporary protest song, an anti-war poem. It understands so strongly how war benefits those in power and punishes ordinary people. It sounds like a song by Pete Seeger or Woody Guthrie. Tuvim went back to Poland as quickly as he could at first opportunity. While he was living abroad, his real life was going on in Poland. But after the war, he went back to Warsaw and said that Warsaw was the most beautiful city he'd ever seen. And it had been almost completely destroyed. The city that he really loved, the city that he considered the most beautiful, was Warsaw. Tuvim contorted himself to try and embrace the Soviet reality and socialist realism. He really tried to believe in the socialist dream, but he increasingly became disillusioned. It was impossible to sustain. And I'm sure that his disillusionment
contributed to his death. It's a heartbreaking end to his life. But the work itself is one of the high water moments of Polish poetry. To, co kiedyś było bogactwem Bytomia, czyli węgiel, teraz jest jego przekleństwem, bo sposób, w jaki ten węgiel się wydobywało, sprawił, że teraz Bytomie jest ruiną. No muszę to powiedzieć, ale budynki się walą. U nas na przykład wstrząsy są czymś normalnym. Raz w tygodniu jest to tąpnięcie. Kiedy tąpnie, czasami obraz na ścianie zaczyna drgać. Szklanki brzęczą. Jaskier ćwierka ze strachu. Boję się, żeby ta dziura po węglu nie wchłonęła miasta. Pradziadek ze strony mamy był w Wehrmachcie, a pradziadek ze strony ojca był w armii polskiej, a jego brat w armii rosyjskiej. Praktycznie można powiedzieć, że brat zabijał brata. Takie historie na Śląsku to normalne. Nazywam się Adrian Gnus, mam 20 lat. Urodziłem się i mieszkam w Bytomiu. Chodzę do technikum ekonomicznego. W przyszłości prawdopodobnie zostanę studentem Politechniki albo Akademii Ekonomicznej. Bardzo lubię historię, lubię język polski, no i matematyka wchodzi mi do głowy, rozumiem to. Mama jest krawcową, tata elektrykiem, brat uczy się w podstawówce. Mama rzadko szyje nam ubrania, ale przeważnie naprawia. Szyje prześcieradła, poduszki, kołdry do trumien i to później jedzie do Niemiec. Przeważnie lekcja mam do późna, czyli wracam do domu około 4-3 po południu. Jem obiad. Chwilę odpocznę, spotykam się z dziewczyną. Przeważnie gubimy poczucie czasu. Wracam do domu stosunkowo późno. Czasami pouczę się. Wieczorem do poduszki zawsze czytam. I tak się kończy mój dzień. Ja myślę, że poezja jest taką... To jest siła, która oddziałuje na ludzi. To automatycznie gdzieś tam w głowie nam się zapala taka lampka, że to jest prawda. I zaczynamy przykładać do tego większą wagę niż do artykułu, załóżmy, w gazecie. Bardziej wierzę poetom niż dziennikarzom. Rylicy nie czytają poezji. Wydaje mi się, że dziadkowie też nie. Jakoś gdzieś to we mnie się zrodziło chyba. Spieszyłem się na mecz. Akurat była sobota. Graliśmy dosyć ważny mecz. No i wstaję, jak to pierwsze kroki kieruję do radia, jak zwykle. To jest moje uzależnienie. Włączam radio i od razu praktycznie poraziły mnie słowa tej piosenki. Aż musiałem usiąść z wrażenia. Później dowiedziałem się właśnie, że to jest wiersz Tuwima. Mordować, grabić, truć i palić, gdy zacznę. Julian Tuwim, do prostego człowieka. Gdy znów do murów klejstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia. Gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić. Gdy zaczną na tysiączną modłę ojczyznę szarpać deklinacją i łudzić kolorowym godłem i judzić historyczną racją. O pindzi, chwale i rubieży, o ojcach, dziadach i sztandarach, o bohaterach i ofiarach. Gdy wyjdzie biskup, pastor, rabin pobłogosławić twój karabin, bo mu sam Pan Bóg szepnął z nieba, że za ojczyznę bić się trzeba. Kiedy rozcierwi się rozchami wrzask liter z pierwszych stron dzienników, a stado dzikich bab kwiatami obrzucać zacznie żołnierzyków. O przyjacielu nieuczony, mój bliźni z tej czy innej ziemi, wiedz, że na trwogę biją dzwony króle z panami brzuchatymi. Wiedz, że to bójda granda zwykła, gdy ci wołają broń na ramię, że im gdzieś nafta z ziemi sikła i obrodziła dolarami. Że coś im w bankach nie sztymuje, że gdzieś zwęszyli kasy pełne, lub upatrzyły tłuste szuje, cło jakieś grubsze na bawełnę. Rżnij karabinem w bruk ulicy, twoja jest krew, a ich jest nafta. I od stolicy do stolicy zawołaj broniąc swej krwawicy. Bujać to my, panowie szlachta. Ten wiersz ma taki prosty, ale trafny przekaz, który jest aktualny praktycznie również dzisiaj. Każda wojna na tym samym się opiera, to jest tylko po to, żeby nabić kieszenie ludziom stojącym u władzy. A ludzie, którzy tej władzy nie mają, na tej wojnie giną, cierpią. Nawet wojny krzyżowe na tym samym polegały.
Słowo wojna pierwszy raz usłyszałem w szkole na historii. Urodziłem się w czasach spokojnych, więc skąd mogłem wiedzieć? Dziadkowie o tym nie mówili. Jedyny rodzaj wojny, który bym zrozumiał, to wojna o godność. Powstania, na przykład styczniowe, listopadowe w Polsce, były właśnie powstaniami o godność. Jeśli chodzi o powstanie warszawskie, to bardziej kalkulacja polityczna. Niekoniecznie było powstaniem o godność. Wydaje mi się, że to ten wiersz znalazł mnie tak naprawdę. Nie ja odkryłem ten wiersz, tylko on wybrał sobie mnie w odpowiednim momencie. Lubię czytać książki. Lubię słuchać muzyki. Lubię grać w piłkę. Lubię robić coś dla ludzi. Spędzać czas z moją dziewczyną. Jesteśmy razem ponad 3,5 roku. Fantastyczna sprawa. Chciałbym dalej mieszkać w domu. No chociażby tam jest zaniedbany i biedę widać praktycznie na każdym kroku. To jednak dla mnie jest to miasto magiczne. Chcę tu wrócić. Chcę tu być zawsze. Do murów klejstrem świeżym przylepiać zaczną obwieszczenia, gdy do ludności, do żołnierzy na alarm czarny dróg uderzy i byle drab, i byle szczeniak w odwieczne kłamstwo ich uwierzy, że trzeba iść i z armat walić, mordować, grabić, truć i palić, gdy zaczną nad tysiączną modłę ojczyznę szarpać.